Piosenkę, którą wysłuchaliśmy, nadaliśmy oczywiście z okazji przypadającej rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Zapraszam do obejrzenia sondy. Tym razem pytaliśmy o to, czy w świetle dzisiejszych wydarzeń pan, pani wróciłaby do Polski. Czy zdecydowałbym się na powrót? Nie mogę jeszcze w tej chwili odpowiedzieć, natomiast prawdopodobnie wybiorę się na wakacje i będę miał wiadomości z pierwszej ręki i wtedy może zdecyduję, może wrócę, może nie. Nie. Dlaczego? No już mieszkam 35 lat w Kanadzie i Polska już jest... Problemy w Polsce już mnie osobiście nie dotyczą, rodzina już nie żyje w Polsce, także moje połączenia z Polską są bardzo odległe. Odwiedzić na pewno, ale na stałe to nie wiem. W tym momencie mi się wydaje, że trudno jest coś powiedzieć czytając tylko i słuchając telewizji. Po prostu należy tam pojechać i zobaczyć. A to nie jest w końcu takie drogie. Około 1000 dolarów kosztuje bilet, można pojechać i wtedy można zadecydować. Mi się wydaje, że w dużej mierze to zależy od tego, jaki kto ma zawód, jaka jest możliwość uzyskania tam jakiejś dobrej pracy, czy ktoś ma mieszkanie, dlatego że jest dużo ludzi bezrobotnych. Także mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. No właśnie jedziemy teraz. I na stałe? Nie, ale tylko na wizytę. Na rekonesans, zobaczyć, czy sytuacja jest taka, ale... że opłacałoby się wrócić? No nie myślę, mamy dwójkę małych dzieci i nie myślę, żebyśmy wracali na stałe, tylko urlop, a wracamy z powrotem i zobaczymy, jak tam jest po 10 latach. I podzielicie się Państwo obserwacjami z kalejdoskopem? Well, myślę, że tak. No tak, ja wróciłam dopiero z Polski. No, trudno mi powiedzieć. No, jednak Pani wróciła. Tak, jednak wróciłam. No, życie jest lżejsze, dużo lżejsze. Ale jest tęsknota za rodziną, za znajomymi. To jest jednak kraj, no nie wiem, mieszane uczucia mam naprawdę. Nie mogę wyrazić się jednoznacznie. Ja wiem, czy bym wróciła. Prawdopodobnie nie. No dlaczego? Wydaje mi się, że lepiej mi się tutaj powodzi niż w Polsce. Chyba nie. Byłam w Polsce rok temu i myśmy wyjechali z mężem tylko i wyłącznie ze względów ekonomicznych. Jeżeli chodzi o ten aspekt, nic się w Polsce nie zmieniło. Jest bardzo ciężko i ja wiem, całym sercem chciałabym jak najczęściej jeździć do Polski. Całym sercem jestem z Polską, ale jest bardzo trudno żyć w Polsce i po prostu trzeba wybrać kompromis. Myśmy wybrali taką drogę, że sercem jesteśmy tam, a tutaj ze względów ekonomicznych i raczej bym nie wróciła. O, to trudno powiedzieć. Ja w Polsce właśnie nie byłem od 10 lat, także raczej prawdopodobnie nie. To dlaczego? Dlaczego? Głównym powodem z tego, że wyjechałem z Polski, nie miałem mieszkania. W tej chwili na pewno jeszcze bardziej jest trudno mieszkanie jak 10 lat temu, także nie widzę żadnych powodów i ani możliwości wrócenia do Polski. Przynajmniej w tej chwili. Może za kilkanaście lat, ale na pewno nie w tej chwili. Nie. Dlaczego? Dlatego, że 40 lat ja tu żyję. Cały czas żyję za granicami. Dlatego pojechać na urlop, dlaczego nie na holiday, na wczasy popatrzeć po Polsce, ale zdecydować się wracać, nie. To jest bardzo trudne pytanie. Ja nieraz o tym myślałam, ale zważywszy wszystkie okoliczności, a nie myślę, że... Nie? Dlaczego? Lubię jechać z wizytą, ale... Przez te wszystkie lata już odzwyczaiłam się od warunków panujących w Polsce i od sposobów, jak ludzie żyją. Bardzo chętnie wracam z wizytą. O nie, na razie nie. No dlaczego? 3 lata jestem, ale mamy tutaj dom, pracę. Co nam więcej potrzeba? Wystarczy. Okej, dziękujemy. Wiadomości polonijno-lokalne. Szkoła Polska imieniem Jana Pawła II zaprasza wszystkich rodziców uczniów szkoły na walne zebranie rodziców w sobotę 23 maja o godzinie 13:15 w kafeterii szkoły. Zebranie dotyczy zatwierdzenia statutu. Prosimy więc o obecność.
Szkoła baletu. Dzieci i młodzież zainteresowane nauką baletu i tańca ludowego zapraszamy do szkoły baletu działającej przy Domu Polskim. Zajęcia prowadzone są według szkoły angielskiej Royal Academy of Dancing oraz szkoły rosyjskiej Waganowa. Dzieci biorą udział w akademiach oraz końcoworocznym spektaklu. Kurs rozpoczyna się 6 lipca bieżącego roku. Wszystkich nowych uczniów prosimy o kontakt telefoniczny z Hanną Starczewską pod numer telefonu 229-1272. Powtarzam, numer telefonu 229-1272. Restauracja Polonez jest teraz otwarta w każdy piątek od godziny 17 do 23. Rezerwację miejsc można zamówić pod numerem telefonu 291-3757. Polonez zaprasza na smaczne polskie dania i oryginalne piwo Okocim. W dzisiejszym programie nie będzie wiadomości z Polski, gdyż pani Krystyna Janikowska nadal bawi w Polsce. Szkoła Polska imieniem Jana Pawła II informuje, że zapisy na nowy rok szkolny 92-93 trwać będą do końca maja. Dnia 6 czerwca uczniowie Szkoły Polskiej imieniem Jana Pawła II na terenie budynku szkolnego Williama Aberharta wezmą udział w olimpiadzie sportowej. Dnia 7 czerwca o godzinie 13.30 w sali parafialnej odbędzie się Olimpiada Wiedzy i Parada Młodych Talentów naszych uczniów Szkoły Polskiej imieniem Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich. Zakończenie roku szkolnego 91-92 uczniów Szkoły Polskiej odbędzie się 13 czerwca, sobota, na terenie parafii o godzinie 10. Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mają wolny czas i chęci do współpracy przy realizacji programów Kalidoskopu Polskiego, o kontakt telefoniczny z jednym z przedstawicieli zespołu redakcyjnego Kalidoskopu Polskiego. Numery telefonów widzą Państwo na planszy. Stanisław Majerkiewicz 272-0962, Włodzimierz Barański 291-5576 i Lesia Kierstein 284-2736. Przypominamy, że nasz program prowadzi koncert życzeń. Osoby, które pragną tą drogą złożyć życzenia, wyrazy uznania swoim bliskim, znajomym czy przyjaciołom, proszeni są o kontakt telefoniczny z którymś z członków zespołu redakcyjnego Kalidoskopu Polskiego. Numery widzą Państwo na planszy. I tak, Stanisław Majerkiewicz 272-0962, Włodzimierz Barański 291-5576 i Lesia Kierstein 284-2736. Życzenia będą ozdobione polskimi nagraniami, a na życzenie nadawcy pokażemy fotografię solenizanta. Oczywiście zdjęcie powierzone nam oddamy. Program nasz nadajemy w każdy piątek na kanale 10 o godzinie 18.30. W ostatnim programie gościł u nas Jerzy Pawlik, którego syn rozpoczyna bieg przez Kanadę. Michał's Run for Literacy w celu zebrania funduszy na pomoc dla dotkniętych analfabetyzmem. Ci, którzy pragną pomóc, proszeni są o wpłacanie dotacji na konto LAC Trust i numer 171-805557. LAC jest skrótem Literacy Advocate of Canada. Konto jest w Canada Trust. O bliższe informacje proszę dzwonić do Jerzego Pawlika pod numer telefonu 238-1350. Powtarzam, numer telefonu 238-1350. Żegnam się już z wszystkimi telewidzami i zapraszam do obejrzenia cyklu 3 minuty o filmie. Dziękuję i do zobaczenia w piątek o godzinie 18.30 na kanale 10. Państwa jak najserdeczniej. Dzisiejszym programem 3 minuty o filmie rozpoczynamy specjalny blok poświęcony kinematografii światowej, w którym chcielibyśmy Państwu zaprezentować, a raczej zwrócić Państwa uwagę na szereg filmów reprezentujących klasykę kina
europejskiego i amerykańskiego ze specjalnym uwzględnieniem osiągnięć kinematografii polskiej. Nazwiska takie jak Buñuel, Visconti, Roberto Rossellini, Fellini, Woody Allen czy Miloš Forman, a z polskich Wajda, Zanussi, Skolimowski, Polański, Kieślowski czy w końcu Agnieszka Holland weszli do panteonu kina światowego. Filmy tych reżyserów znajdą Państwo w zbiorach Videoscope i przeznaczone są one do szerokiej dystrybucji. Kolekcja Videoscope jest dziełem nieskończonym. Jest ona cały czas w sposób bardzo profesjonalny, uzupełniana o szereg filmów stanowiących dziś klasykę światową oraz o najnowsze dzieła dziesiątej muzy, które również będą tematem naszych kolejnych spotkań. Po co nam te spotkania, Państwo zapytają? Otóż zapewne wielu z Państwa, a przynajmniej niektórzy, stanęli przed dylematem, co wybrać. Ten czy tamten film? Ten czy tamten reżyser? Jakiego rodzaju warsztat ów reżyser reprezentuje? Epoka, w jakiej film powstał? Aktorzy, tematyka filmu? To elementy, które są dość istotne przy podjęciu takiej czy innej decyzji. Zatem program ten ma Państwu pomóc nieco poruszać się po tej dość bogatym zbiorze. Co Państwu polecić? Jak trafić Państwa gusta? Jest to zadanie dosyć trudne, ba powiedziałbym nawet i ryzykowne, niemniej jednak spróbujmy. Na początek chciałem polecić trzy filmy. Pierwszy z nich to film Ucieczka z kina, Wolność Wojciecha Marczewskiego. Film ten jest niejako opowieścią o urzędniku Urzędu Cenzury, który w jakiś sposób wyrywa się z okowów władzy i podejmuje dosyć dramatyczną w swoim życiu decyzję. Absolutnie przestaje identyfikować się z systemem. Jest to dosyć istotne, ponieważ część z tych filmów, które Państwo będą mogli wypożyczyć, pochodzi z tak zwanej galerii pułkowników, czyli filmy, które były przez cenzurę odłożone na półkę, nie dostępne do szerszej dystrybucji. Film ten jest pewnym hołdem złożonym sztuce filmowej jako autorytetowi społecznemu. Drugi z filmów to film Dreszcze Wojciecha Marczewskiego, tego samego reżysera, który jest dosyć ciekawą analizą okresu stalinowskiego. Jest to film z doskonałym portretem psychologicznym postaci, które w tym filmie występują i dosyć wnikliwą obserwacją, która daje w efekcie znakomity i sugestywny obraz filmowy. Trzecim filmem z kolei jest doskonała komedia filmowa z lat 60. Giuseppe Warszawie w reżyserii Stanisława Lenartowicza. Film opowiadający dosyć zabawnie o perypetiach włoskiego żołnierza, który dezertyruje z frontu wschodniego i ukrywa się u rodzeństwa. Doskonały portret w Warszawie z czasów okupacji i również doskonała kreacja Elżbiety Czyżewskiej i Zbyszka Cybulskiego. Sądzę, że ten początek Państwu w jakiś sposób wystarczy i usatysfakcjonuje. Ja z Państwem się już żegnam, zapraszam Państwa niemniej jednak na fragment filmu Ucieczka z kina Wolność. Życzę Państwu miłych wrażeń i do zobaczenia i do usłyszenia w jednym z najbliższych programów. Otrzymaliśmy taki nietypowy donos. Znowu jedliście watę. Czekasz. Kilku dziennikarzy wystąpiło przeciwko redakcji Dziennika Polskiego i naszemu urzędowi. Chodzi im o ten artykuł w sprawie wody. Jakiej wody? No normalnej, że nie nadaje się do picia nawet po przygotowaniu. No i co myśmy tam skreślili? No właśnie nic. Czego chcą?
Wyrażamy stanowczy protest przeciwko opublikowaniu powyższego artykułu. Jest to karygodny i trudny do wytłumaczenia błąd kierownictwa redakcji Dziennika Polskiego oraz Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk do podpisu. Co to za dziennikarze? Z Dziennika Polskiego. Zastępca redaktora naczelnego kierownik działu. Piszą przeciwko sobie. Co pan o tym sądzi? To znaczy o czym? Znaczy, dlaczego oni piszą przeciwko sobie? Być może zrozumieli, że popełnili błąd. Może. Boją się czegoś? No, brawo, brawo. Boją się, że im ktoś przywali i teraz piszą samokrytykę, jednocześnie wskazując na... Na współwinnych, czyli na nas, tak? Tak, być może. Jeszcze raz pan powie, być może wyrzucę pana za drzwi. Kto to podpisał do druku? Ja. Świetnie. Napisze pan, że popieramy ten ich protest, że w stosunku do osób odpowiedzialnych zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. Czy pan to rozumie? Nie rozumie pan. Nie szkodzi. Niech pan napisze tak, jak powiedziałem, niech pan to podpisze. Oczywiście. Nie powiedział, że to są bezpartyjni. Kto? Kto? Tych sześciu. Siedmiu. Co siedmiu? Tu jest jeden podpisów. Siedmiu. To tym bardziej. Jeżeli siedmiu facetów pisze donos przeciwko sobie i podpisuje się wyraźnie bezpartyjni, to znaczy, że chcą komuś przywalić, tak czy nie? Tak. O komu, jak pan myśli? A jeżeli to są bezpartyjni, to być może partyjni. Mamać. Dawaj pan to pismo. Ale ja już to wysłałem. Łamać. Chryste, panie. Przepraszam, taka nieprzyjemna sprawa. Telefonowała milicja, zaraz potem przyjechała pani z kuratorium szkolnego. Mówi, że w kinie Wolność jeden aktor odmówił występowania w filmie. Że podobno obraził kierownika kina, a potem zaczął śpiewać. Co? Aktor? Nie, kierownik. A aktor? Aktor odmówił występowania w filmie. A kto w kinie, w czasie normalnej projekcji, odmówił? No właśnie. Podobno, że mu nie odpowiada film i nie będzie umierać, czy coś takiego. Stop. Ale zresztą, ja dokładnie nie rozumiem. No, ale ta pani z kuratorium czeka na korytarzu. Ona pewnie lepiej to panu wszystko wytłumaczy. Stop. Ja się po prostu... Nie zgadzam. Mało tego. Ja zabraniam. Kategorycznie zabraniam. Zabraniam, proszę pani, wszystkim kierownikom kina śpiewać! Zabraniam aktorom odmawiać i umierać! Gdzie? Zabraniam jest w wadę! Czy pani to rozumie? Dzień dobry, Jurczyk, jestem z kuratorium. Słucham? Ja jestem z kuratorium. Pan kurator jest bardzo zaniepokojony. No, proszę pana, w ogóle dla nas w kuratorium wszystkich to jest szok. Jaki szok?
Sprawa jest banalnie prosta, proszę pani. Chodzi o sabotaż połączony z przemytem dzieł sztuki. Nie bardzo rozumiem, przepraszam. Aktor zaczął śpiewać, prawda? I wtedy lojalny kierownik kina odmówił współpracy i to wszystko. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby aktor przemówił z ekranu swoim własnym głosem? Tak wyraźnie. Droga pani, a sądziłem, że pani jako przyszłej matce nie będę musiał tłumaczyć rzeczy podstawowych. Przecież pani musi doskonale wiedzieć, co to znaczy bunt materii, prawda? Zauważyła pani, że ludzie przestali się buntować, więc coś za coś. Teraz buntowała się materia i koniec. Wyglądasz okropnie. Tak, przepraszam. Państwo na długo? Na parę dni. Oboje z Krzyśkiem jesteśmy w drzwi. Tego tam konkursu dla poetów. Tego? Konkursu dla poetów w drzwi. Co z Martą? Nie wiem, ale chyba wszystko dobrze. Czemu się nie odzywa? Naprawdę nie wiem dlaczego. Nie. Bo ciekawy jestem, komu to zawdzięczam. Chyba tobie, co? W tym względzie nasze dziecko prezentuje zdecydowane poglądy. Wstydzi się własnego ojca bardziej niż swoich pierwszych miesiączek. Thank you.